Hej siemanko, witam wszystkich bardzo serdecznie w nowym odcinku na moim kanale. A dzisiaj przetestujemy sobie najlepszego kebaba w Opatowie według opinii Google. Jest to restauracja Żmigród, znajdująca się na ulicy Obrońców 25. Chyba tak. Tutaj nie ma zbyt dużej konkurencji, jest chyba tylko kilka takich lokali właśnie z fast foodami. Także zobaczymy, ile się czeka na tego kebaba. Zobaczymy, jaka jest obsługa. Zobaczymy ceny. Na ich stronie nie ma w ogóle cen, także już w restauracji zobaczę, ile to będzie kosztowało. Podobno jest tam drogo, ale zobaczymy. Jeśli chcecie, żebym przetestował w jakimś innym mieście kebaba, napiszcie mi, w jakim mieście chcecie, żebym przetestował. Postaram się pojechać i przetestować dla Was. Jeśli takie filmiki Wam się podobają, zostawcie łapeczkę w górę. A ja lecę po kebaba i widzimy się za chwilę. Dobra, moi drodzy, mój kebab z restauracji Żmigród jest już gotowy. Tutaj macie dokładny ich adres. Opatów, ulica Obrońców, pokoju 25. I cena takiego kebabu 15 zł. Jest on na frytkach. Innego nie mieli. Był tam w opisie jeszcze jakiś w bułce, ale powiedzieli, że go nie robią. Także to jest jedyny kebab, jaki możecie kupić. Tak się prezentuje, zaraz chwilę Wam pokażę. Dobra, otwórzmy sobie naszego kebaba. Troszeczkę to w warunkach polowych nagrywam, ale myślę, że jakoś się tam nagra. Widzimy, są frytki, jest surówka, sosy, pomidor, ogórek, tutaj jest sos jakiś majonezowy, musztardowy. Troszeczkę mało tego mięsa tutaj widać. O, jest jakiś kurczak. No i tutaj, nie no, fajnie się to prezentuje, całkiem fajnie wygląda, ładnie. I pachnie tak samo dobrze. Sama restauracja dosyć duża, dużo miejsc siedzących, klimatyczna taka, także polecam, tam fajna atmosfera. Sam lokal można polecić. A co do jedzenia, no to testujemy. Dobra, sprawdźmy sobie to mięso. Przełączę kamerkę. Mam nadzieję, że jakoś się nagra, bo nie mam gdzie kamerki powiesić. Wszystkie takie fajne podpieczone. Tutaj widać. Frytki naprawdę spoko, lepsze niż smaka chyba nawet. Dobra, myślę, że tak będzie najwygodniej to nagrywać. Weźmy sobie tej surówki jeszcze. Ogólnie dużo tych frytek tutaj widać. Mało mięsa, dużo frytek. Dobra, dobre są te sosy. Tak, nie jest ich za dużo, tak idealnie bym powiedział. Mięsko świeże. Zobaczymy sobie tego pomidora, ogórka jeszcze. Dajcie. Dosyć duża porcja, wam powiem. Nie jest źle, naprawdę nie jest źle, jak na Opatów. Nie no, spoko kebab. Myślę, że nawet te 15 zł się opłaca jak na frytkach. Dobra, spróbujmy jeszcze. Jedynym minusem jest troszeczkę mało tego mięsa, ale jest dużo tych frytek. Mogliby po prostu dać mniej frytek i więcej mięsa. No ale nie można mieć wszystkiego. Ogólnie za bardzo się tutaj nie można do niczego przyczepić. Tak. Ta surówka również jest dobra. Frytki tak samo fajnie przypieczone. Lepsze nawet niż z maka. Czas oczekiwania
bardzo krótki, około 5 minut i kebab już był przygotowany. No i co, myślę, że taką porcją się spokojnie można najeść. Nie no, mi smakuje. Powiem, że mi smakuje. Moja ocena tego kebaba to będzie 8 na 10. Myślę, że zasłużenie. Jak dadzą troszeczkę więcej mięsa, będzie jeszcze lepiej. A tak, no to nie można się do niczego przyczepić. I to byłoby na tyle. Jak się podobało, zostawcie łapeczkę w górę. Subskrybujcie, komentujcie i do następnego razu. Trzymajcie się, hej.